Ja wiem, mam świąteczny kubek, a jest marzec, ale nieważne. Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson, a to jest mój kanał Szczypson Plus. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku jesteśmy ponownie na Palionowie z tego powodu, że dzisiaj trzeba zrobić kilka bardzo ważnych rzeczy. A mianowicie, słuchajcie, jest sytuacja, jest bardzo ciężka sytuacja, ponieważ no jak widzieliście wczoraj na głównym kanale, jest tutaj jakiś dziwny stwór na tym Palionowie i za bardzo nie wiem, o co z tym stworem chodzi i do czego ten stwór tutaj jest i wiecie, jakaś jaskinia i tak dalej, nie widzieliśmy go i ja nie wiem, czy specjalnie chcę go widzieć i tak dalej, więc musimy się jakby na to przygotować, więc postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku stworzę mapę Palionowa, czyli stworzę jedną wielką mapę, dzięki której będziemy mieli wgląd na każde miejsce na Palionowie. Oczywiście chciałbym tą mapę zrobić po to, żeby wszyscy na Palionowie mieli wgląd w to, co się dzieje, żeby nie było czegoś takiego, że tylko ja mam tą mapę, ale żeby po prostu postawić ją w jakimś miejscu publicznym, do którego każdy będzie mógł podejść i zobaczyć całe Palionowo, jak wygląda z góry. W sensie tak dokładniej na mapie, no bo nie będę robić żadnych screenów i tak dalej, tylko po prostu robimy najzwyczajniejszą mapę. Z tym, że zanim zaczniemy robić mapę, to ja chciałbym zrobić jeszcze jedną rzecz, a mianowicie ulepszyć łuk. Z tym, że nie mam tutaj żadnego łuku, może mam gdzieś jeszcze tam mi się wydaje, że nie mam żadnego ulepszonego, bo mam 35 poziom, a przydałoby się w końcu go ulepszyć z tego powodu, że mam książkę na Infinity, więc przydałoby się to wykorzystać w końcu, więc uwaga, próbujemy. Punch 1. Może być średni enchant, ale spróbujmy. O nie, najgorzej. Dobra, wiecie co, jeszcze mam 30 jeszcze level, to sobie ściągniemy enchanty i jeszcze jeden spróbujemy. Punch jest słaby. Dobra, power 4, ej, to jest dobre już, uwaga. Power 4, Art Breaking 3, czy to jest ok? No dobra, już zostawiamy z tego powodu, że już nie mam 30 poziomu, więc nie będę już bardziej kombinować, ale mogło być lepiej, ale dobra, jeszcze spróbujmy sobie w takim razie zabrać stąd tą książkę na Infinity i ją połączyć, dzięki temu będziemy mieli po prostu, no, nieskończoną ilość strzał, będziemy mogli dowoli sobie strzelać i będzie fajnie. Dobra, tutaj klikamy tak, 4 poziomy mnie to kosztuje, no i fajne, no i mamy łuk jakiś, może być zawsze coś fajnego, tu możemy sobie zabrać te strzały, żeby mieć zawsze czym strzelać, weźmy sobie też żarcie jakieś, weźmy sobie pochodnie, takie rzeczy, że nam się mogą przydać. Dobra, przejdźmy do robienia mapy. Przejdźmy do tego, żeby zacząć po prostu, wiecie, żeby stworzyć stworzyć mapy po prostu, bo nie mam żadnych map. Więc pierwsze, od czego musimy zacząć, to od zrobienia kompasów. Z tego co wiem, tutaj mam sporo żelaza, więc po prostu zróbmy kompasy. Ile mi tych kompasów będzie potrzebnych? Nie wiem, 13? 13 map? Nie, wydaje mi się, że to będzie 9. Więc po prostu zróbmy sobie 9 kompasów, bo tyle mi się wydaje, że nam wystarczy, tak podejrzewam, aczkolwiek mogę się, że tak powiem, przeliczyć. Dobra, weźmy papier, bo będziemy potrzebować jeszcze papier. Tutaj te wiśniaki dalej mi, że tak powiem, jęczą, ale dobra, to nie zwracajmy na to uwagi. Mamy tyle map, jeszcze jedną. Okej, mamy 9 map, czyli tyle, ile trzeba. Super, fajnie. Odkładamy te wszystkie rzeczy i rozpoczynamy tworzenie mapy. I teraz tak, od czego trzeba zacząć? Trzeba zacząć od tego, żeby pójść na sam środek Palionowa i zobaczyć, jak tam dochodzi granica tych map i od tamtąd zrobić dookoła, wiecie, mapę. Więc tak, gdzie jest środek Palionowa? No wydaje mi się, że środkiem Palionowa jest tamto miejsce. Tutaj tak mi się wydaje, że tutaj ta jakby zejście do kopalni jest takim punktem zero, tak mi się wydaje, że to jest tutaj taki typowy środek. Dobra, sprawdźmy to, jak wygląda to na mapie. Okej, jest to tutaj ta mapa, dobra, czyli brakuje nam, sporo nam brakuje, dobra, ale czekajcie, podejdę tutaj, żeby mi się ta mapa wczytała na samym krańcu, więc mamy to tak i teraz tak, musimy przejść tamtą stronę, musimy wyjść za jakby granicę i kliknąć kolejną mapę, dzięki temu będziemy mieli kolejną część mapy, uwaga, przechodzimy sobie tutaj, klikamy kolejną część mapy i kolejna część mapy już operuje tutaj w takim miejscu. Ej, dobra, no to ta mapa, szczerze mówiąc, będzie spora ta mapa, ale tu jeszcze nie mam aż tyle zabudowane, żeby wszystko jakby wykorzystać, więc tak, uwaga. Pierwsza mapa, druga mapa to jest, a tylko tą drugą mapę muszę mieć jeszcze wgląd, żeby wiedzieć, aż wyjdę za granicę. Więc wychodzimy tutaj, jesteśmy za granicą tej mapy. Jeszcze tak dla pewności przejdę trochę dalej, uwaga, klikam, pum, i mamy... I mamy to. Właśnie, tak swoją drogą, to nie pokazałem wam tego, co tutaj się kryje. Bo patrzcie, więcej zrobiłem. Czekajcie, muszę to tutaj, muszę się teraz na tym skupić, bo zapomniałem o tym całkowicie. Zrobiłem most, żeby tutaj było przejście, więc dzięki temu mamy fajne przejście most. Tutaj zrobimy za niedługo dworzec, na którym będzie można wchodzić na dół i będą tam połączone te wszystkie kolejki, tak jak wam mówiłem już chyba na kanale głównym, albo tu już się gubię, nie wiem, gdzie to o tym mówiłem. Nieważne. Posadziłem też drzewo dżunglowe, ponieważ w tamtą stronę tam był las dżunglowy, zabrałem sobie... I mamy fajne drzewo dżunglowe, na którym mam zamiar w przyszłości zrobić domek na drzewie, więc jeżeli jesteście tego ciekawi, no to może za niedługo się pojawi taki odcinek, jak budujemy tam domek na drzewie, jak chcecie, no to na pewno. Dobra, uwaga, jesteśmy tutaj, przejdźmy teraz tutaj i zróbmy mapę, która będzie obejmowała mój domek i Milki, więc uwaga, przechodzimy sobie tutaj, klikamy mapę kolejną i wygląda to cudownie. Dobra, mamy to, mamy to, czyli mamy kolejne kilka map. Dobra, przerzucamy to tutaj.
I teraz tak, która mapa była środkiem? Ta mapa była środkiem, czyli to jest... rozumiem, dobra, czyli potrzebujemy zrobić... dobra, wiem jak to trzeba zrobić. Idziemy w takim razie w tamtą stronę, musimy przejść całkowicie, jakby wyjść najlepiej na górę. Tak mi się wydaje, że najlepiej będzie wyjść na górę i z góry to zrobić. Więc musimy po prostu, chyba po prostu wyjść na górę. Dobra, no to wychodzimy w takim razie. O, z mapą tak skaczę, taki jestem... O kurczę, Paweł Jumper. Dobra, nieważne, przejdźmy sobie tędy, dobra, tutaj. Czy da się tędy wyjść na samą górę? Powinno się dać. Dobra, przechodzimy tu. Uwaga, hop. Tutaj, tu. Dobra. Ej, no, jak tu się długo wchodzi na tą górę, to jest tak stroma góra. Dobra, zobaczmy, gdzie jesteśmy. Okej, jesteśmy tutaj. Musimy przejść za tamtą krawędź i wtedy kliknąć kolejną mapę. Bo wydaje mi się, że w tamtą stronę tutaj będziemy jakoś to rozrastać jeszcze, bo tam już jest granica jakby, tam za zimową górę raczej nie będziemy wchodzić, bo tam jest ta bestia jakaś dziwna z tym, więc ja tam wolę raczej nie wchodzić. Dobra, zobaczmy, tutaj kolejna mapa, mamy to, ile tu jest miejsca w ogóle. Dobra, idziemy teraz w dół w takim razie, teraz idziemy, ojej, teraz muszę zejść tak na dół, że sobie nogi połamię, ta, oczywiście, że tak. Dobra, zejdziemy stąd, będziemy już poza granicą, to klikamy kolejną mapę i musimy to obejść teraz tak jakby dookoła, więc fajnie. Dobra, jesteśmy już chyba poza granicą, możemy przerzucić tą mapę tu i kliknąć kolejną mapę. Bup! Mamy klikniętą kolejną mapę, mega fajnie, dobra. Idziemy w takim razie dalej, ponieważ teraz musimy przejść jeszcze z następną granicę i później skręcić w lewo i będziemy mieli wszystko zrobione, tak mi się wydaje. Zostały nam ostatnie trzy, że tak to ujmę, mapy, więc fajnie, wydaje mi się, że całkiem spoko. I będziemy mieli dzięki temu całą mapę. I myślę jeszcze, gdzie ją zrobić, w jakim miejscu na Palionowie, ale wydaje mi się, że znajdziemy jakieś fajne miejsce. Dobra, teraz najważniejsze jest to, żebym był dalej po tej stronie. Nie wiem, co tu jest za czerwone coś, ale może nie będę się tym interesować lepiej. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Okej, mamy tutaj tą część. Przydałoby się bardziej wejść tam, żeby tą mapę wczytać, bo inaczej będziemy mieli luki na mapie. A tak nie może być, więc muszę przejść sobie tędy. Weźmy tą mapę, dajmy już kolejną tutaj, żeby była. Tu przechodzimy na górę, żeby wczytać tą mapę. Wezmę ją w drugą rękę, żeby mi mniej zasłaniała. I teraz tak, czy uda mi się tam wyjść jakoś fajnie? Ja jestem niezły jumper w tym Minecrafcie i udaje mi się to w miarę, ale... I uwaga, kolejne, uwaga. No tak. Tak to musiało się skończyć. Dobra, tu. No nie wytrzymam. No nie! Nie, zwariuję zaraz. Zwariuję. Nie, już mam nerwice. Dobra, udało się. Dobra, okej, jest gitara, dobra, super, fajnie. Dobra, już niewiele zostało, żeby tą mapę wczytać do samego końca. Więc błagam, tu jest jeszcze ta wieża, ta niefajna. Ale wydaje mi się, że w tą stronę będziemy jakoś rozbudowywać to Palionowo też. Tutaj całe to, wiecie, tu ten teren, myślę, że to spokojnie zostanie zabudowane prędzej czy później. Więc będzie fajny teren, dobra, i już mamy całą mapę. Czy mamy całą mapę? Mamy całą mapę, możemy wracać z powrotem. I teraz musimy przejść na równo tą stronę. Tak to chyba rozumiem. Chyba. Mam nadzieję, że dobrze to rozumiem. Dobra, o, tu idealnie, że możemy sobie zeskoczyć. Ole, fajnie, dobra. Schodzimy tutaj na dół, klikamy kolejną mapę. Dobra, mamy to. Jak ta rzeka, widzicie to? Jak to pięknie wygląda? Patrzcie. Oj nie, jajko jakieś zabrałem. Spadła. Patrzcie, widzicie, jak przez sam środeczek idzie cała ta taka rzeka. Ale to cudnie wygląda. Milki wyszła z serwera, nawet nie wiedziałem, że była na serwerze. Niebezpieczne. Nawet nie wiedziałem, może mnie podglądała, może gdzieś była na niewidzialności. O nie, oby nie. Oby nie widziała, bo pewnie sobie pomyśli, że ja tutaj coś planuję złego. Dobra, mam nadzieję, że tak nie było. Nie, no ta rzeka cudownie wygląda przez sam środek, jak tak przechodzi, serio. I ostatnia mapa, uwaga, ostatnia mapa to jest ta... I to mamy całe wczytane. Okej, czyli teraz w tym momencie musimy zrobić 9 ramek, w które włożymy 9 map, dzięki czemu będziemy mieli wielką mapę Palionowa. I jakąś taką mapę, którą tutaj ulokujemy gdzieś na środku, tak żeby każdy mógł z niej korzystać, tak żeby, prawda, pięknie nam tutaj, że tak powiem, wyglądała, żeby po prostu była idealna. Tylko jeszcze za bardzo nie wiem, w którym miejscu to zrobić, ale wydaje mi się, że najlepiej będzie gdzieś tutaj w centrum właśnie, chociaż tu jest już tak ciasno, że może być ciężko. Wiecie co? Może inaczej. Mam inny plan. Na razie tą mapę poukładam całą u siebie na chacie, po prostu na podłodze, tak żeby po prostu była, żebym wiedział, że na pewno mamy wszystko i żebyście widzieli, jak to wygląda. A poza odcinkiem w wolnej chwili przyjdę i zbuduję jakieś takie fajne miejsce, w którym będzie można zrobić tą mapę, jakby przenieść, wiecie o co chodzi. Dlatego zrobię na razie ją na chacie, tak żeby ona tutaj była, ale obiecuję, że ją przeniosę gdzieś dalej. Tylko czekajcie, musimy jeszcze znaleźć tak. Mam skórę, dobra, czyli możemy zrobić ramek całkiem sporo. Bierzemy to, aczkolwiek mi się wydaje, że tutaj miałem trochę patyków. Coś tutaj było, ale i tak niewiele. Dobra, zamieńmy to wszystko na patyki.
I dzięki temu będziemy mieli na pewno wystarczającą ilość ramek, a jednak nie, jednak mi brakło. Jednak potrzebujemy więcej tych patyków. Dobra, nie spodziewałem się, że akurat patyków mi braknie, no ale dobra, niech będzie. Dobra, robimy tak, tu, up, dobra, zrobimy tak. I tutaj potrzebujemy raz, dwa. Dwie potrzebujemy, nie będę robić na zapas, nie ma sensu takich rzeczy robić. Dobra, mamy 9 ramek i dzięki temu możemy teraz zrobić mapę, więc wiecie co, ja spróbuję ją zrobić może w tym miejscu, tak żeby to po prostu jako tako wyglądało, żeby po prostu, wiecie, żeby było git. Dobra, więc weźmy wszystko, wyciągnijmy stąd. To była mapa 9, tu lecimy sobie po kolei. Okej, i teraz tak, pierwsza mapa to był sam środek, z tego co mi się wydaje. Sam środek, druga mapa to jest to, tak? Tak jest, dobrze się to zgrywa. Dobra, kolejna mapa, okej, to jest to. Tak jest, dobra, kolejna mapa będzie tu i teraz tak dookoła całkowicie będziemy przechodzić. To łatwe. Łatwo to poukładać, dobra. Zrobiłem to genialnie, to zrobiłem. Ej, patrzcie jak ta rzeka pięknie wygląda idąc przez sam środek tutaj, tej mapy, idąc tu i tak na... Nie no, to jest tak cudownie, jeszcze ten mur tutaj jest i ten mur będzie na pewno gdzieś tutaj postawiony, jeszcze gdzieś tu, może w tym miejscu, jakoś... Coś takiego. I tutaj cały ten teren zostanie zajęty i tak dalej. No nie wiem, no moim zdaniem wygląda ta mapa przecudownie. Ja bym tutaj zrobił jeszcze tylko taką szybką akcję, że oświetlę to sobie tak, żebym tutaj ładnie to wszystko widział z góry. No i co? No i mi się mega podoba. Patrzcie, tu jeszcze tak spojrzę. Czekajcie, czy ja jestem w stanie... Fowa. O, patrzcie, fowa wezmę tak, żebyśmy widzieli na pewno całą mapę. No. No moim zdaniem... Cudo. Cudo ta mapa. Ogólnie całe to palionowo moim zdaniem wygląda świetnie i ta mapa będzie się dobrze prezentować. No i teraz pytanie, tak naprawdę w którym miejscu najlepiej jest zrobić miejsce, w którym będzie można sobie patrzeć na tą mapę. I wydaje mi się, że najlepiej będzie wybrać to miejsce, tutaj. Tutaj, gdzie mam krzyżyk. Z tego powodu, że to jest taki... Tak wychodziłoby, że najbardziej środek tej mapy, najbardziej, wiecie o co chodzi, że to jest taki typowe centrum. Wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł tutaj to zrobić. Jak tu się w ogóle prezentuje ten fragment, ten u nas tutaj dobrze. Jest tak pełnie, tak wiecie, że to jest wszystko. I tu w ogóle jestem ja nam... Ej, w ogóle da się robić znaczniki takie chyba. Da się chyba robić takie znaczniki, że stawiacie sztandar i mapą klikacie w ten sztandar i ta mapa jest widoczna na mapie też. Ej, dobra, to będzie trzeba zrobić z tego powodu, że jeżeli coś takiego zrobimy, to będzie można zaznaczyć miejsce każdego domku, gdzie coś jest. Gdzie ktoś mieszka, wiecie, tu na przykład Dave'a zaznaczymy, tu Bzyka, tu zaznaczymy Paliona z Palionką, tu zaznaczymy mnie, tutaj gdzieś, tu jestem w krzaku, tutaj to jest. Tutaj Milki, no ładnie, no prezentuje się to przecudownie i... Powiem szczerze, że na mapie wygląda to mniej okazale, niż wygląda to w rzeczywistości. Jakby na mapie wygląda to na takie malutkie, wiecie, tutaj, że prawie nic nie ma, a jak idziemy jednak na to palionowo, to jest jednak już całkiem sporo tego wszystkiego, więc wydaje mi się, że fajnie jest to zagospodarowane. No i wydaje mi się, że tutaj całe te... No ta góra tutaj jest tylko taka niepokojąca, że ona tak zaśnieża tu wszystko i tak szpeci. Chociaż może też ładnie to wygląda, ale wiecie, no, ale jest jednak zimno. No, jednak nie może być tak za zimno. Póki nie dochodzi do mnie ten śnieg, to się niespecjalnie boję, aczkolwiek boję się tam przebywać na tamtym terenie, bo jednak śnieg jest... Nie fajne, ja nie lubię zimy, ja wolę lato. Jest wtedy ciepło, fajnie i tak dalej. Dobra, no to co, mamy, jest to wszystko tutaj, że tak powiem, ulokowane. Będziemy mogli też z tej mapy dzięki temu korzystać, żeby robić perfekcyjne, jakby to powiedzieć, perfekcyjne połączenia kolejowe pod ziemią i będziemy mogli to odpowiednio zaplanować. No a tymczasem co? Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 14.14 i o 19.19 dzisiaj wieczorem na kolejnym filmie na kanale głównym. I myślę, że na kanale głównym już będzie przygotowana ta mapa gdzieś tam w centrum Palionowa zrobię i wam to pokażę dzisiaj wieczorem, więc trzymajcie się, do wieczora, pozdro, pa, pa.